Mikołajki to letnia stolica Polski, która kojarzy się z aktywnym wypoczynkiem. Jednak i zimą można spędzić tu aktywnie czas. Zapraszamy Państwa na zimową wycieczkę rowerową z Mikołajek wokół jeziora Bełdany. Rozpoczynamy z pięknie zmodernizowanej promenady, jednej z najpiękniejszej na Mazurach. Pokażemy Państwu, że również zimą Mikołajki i Mazury mają wiele do zaoferowania. Rowerową wyprawę zaczynamy na samym końcu nowej promenady. Wzdłuż jeziora Mikołajskiego samorząd zmodernizował całe nabrzeże. Wspomnijmy tylko, że inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, a całość kosztowała ponad 45 milionów złotych. Nas interesują jednak piękne zimowe widoki. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Po kilku dniach silnych mrozów temperatury są na plusie, ale słońce kryje się za chmurami. Mimo wszystko jezioro Mikołajskie zachwyca. Zaraz na obrzeżach Mikołajek znajduje się jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, czyli Puszcza Piska. Zapraszamy. Granica Puszczy Piskiej jest kilka kroków, a może lepiej powiedzieć kilka obrotów kół od centrum Mikołajek. Puszcza jest drugim co do wielkości kompleksem leśnym w Europie. Wciąż zachwyca bogactwem natury, a przy tym zachowała wiele ze swej pierwotnej dzikości. Mimo dodatniej temperatury śnieg trzyma się tutaj mocno, tworząc niezwykłe leśne pejzaże. Jedziemy wzdłuż jeziora Mikołajskiego, by dotrzeć do umownej granicy z jeziorem Bełdany. Dojechaliśmy do przeprawy promowej przez jezioro Bełdany. Tutaj się jezioro rozpoczyna. W tle miejscowość Wierzbowo. Prom obecnie nie funkcjonuje, więc pozostaje nam jechać wokół jeziora Bełdany. W dalszej podróży natykamy się na wiele miejsc, w których warto się zatrzymać i podziwiać widoki. Jednym z nich jest popularne pole namiotowe. Okazuje się, że nawet zimą są tutaj goście. Ruszamy dalej brzegiem jeziora. Na trasie znajduje się Ruciane Nida. Nie wjeżdżamy do samego miasta, ale skrótem przez las docieramy do śluz Guzianka 1 i 2. Pierwsza z nich zabytkowa i nadal czynna poza sezonem zimowym, druga zmodernizowana z funduszy unijnych i oddana do użytku w ubiegłym roku. Pędzimy na rowerach przed siebie, mijamy Onów Ryjewo i wjeżdżamy do słynnego rezerwatu konika polskiego w Popielnie. Tablice ostrzegają, że jedyna rodzima rasa wywodząca się bezpośrednio od dzikich tarpanów może być niebezpieczna i lepiej się do nich nie zbliżać, jeśli pojawią się na naszej ścieżce. To była trasa wokół Bełdany zimą, oczywiście w tym okresie bardziej wymagająca. Łączna długość to jest około 400 km. Więcej informacji na temat tras rowerowych w Mikołajkach znajdziecie Państwo na stronie mikołajki.pl.